Od wersji 2019.5 w systemie Comarch ERP Altum wprowadzono funkcjonalność obsługi transakcji międzyfirmowych pomiędzy firmami należącymi do jednej struktury, czyli do jednej grupy kapitałowej. Taka sytuacja transakcji międzyfirmowych może mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy jedna firma zajmuje się zaopatrzeniem sieci sprzedaży, a następnie towary są rozsyłane do poszczególnych firm odpowiadających za prowadzenie sprzedaży. W tym zaprowadzenie sprzedaży za pomocą sieci sklepów detalicznych, w których może pracować system Comar Retail POS. Obsłużono także możliwość przesyłania towarów pomiędzy firmami dystrybucyjnymi na zasadzie transferów pomiędzy sklepami, które w strukturze podlegają pod różne firmy. Schemat obsługi prostego sposobu działania przesunięcia towarów z centrali na sklep wygląda następująco. Firma zaopatrzeniowa Czyli w naszej transakcji międzyfirmowej sprzedawca ewidencjonuje w systemie dokument, na przykład dokument WZ. Taki dokument WZ jest odtwarzany w firmie nabywcy jako dokument PZ, czyli po stronie przykładowego dystrybutora. Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność magazynów pośrednich, czyli magazynów, które pozwalają na pośrednie przyjęcie towarów na magazyn firmy nabywcy dokumentem PZ, a następnie przesunięcie towarów do sklepu, czyli magazynu docelowego za pomocą dokumentów MM czyli dokumentem MM- z magazynu pośredniego i odwzorowującym go dokumentem MM w sklepie czyli w systemie Comarch Retail POS jak wygląda to w praktyce w systemie Comarch Altum jestem zalogowany na firmę główną i z firmy głównej przygotuję wydanie zewnętrzne tworzony jest dokument WZ Poprzez kopiowanie już wcześniej istniejącego dokumentu. Na dokumencie są dwie sztuki wybranej sukienki. Co ważne, nabywca i odbiorca może być odbiorcą wewnętrznym, czyli jest to firma, która współpracuje z firmą główną. W tym miejscu są też elementy wprowadzone w ostatniej wersji systemu. Wprowadzono tutaj zmianę w zakresie uzupełniania pola informacyjnego dotyczącego pola odbiorcy. Taki magazyn odbiorcy jest uzupełniany automatycznie, domyślnie dla nabywcy, w przypadku gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym, albo w przypadku gdy odbiorca i nabywca są kontrahentami wewnętrznymi, oraz odbiorca jest przypisany do innej firmy niż nabywca. Wtedy pole magazyn odbiorcy jest uzupełniane informacją dotyczącą magazynu domyślnego dla nabywcy. Natomiast jeśli odbiorca i nabywca są odbiorcami wewnętrznymi i należą do tej samej firmy, wówczas to pole magazyn odbiorcy jest uzupełniane automatycznie z magazynu domyślnego dla centrum odbiorcy. W momencie zatwierdzenia dokumentu po stronie firmy głównej dokument zmienia status na zatwierdzony, a po stronie firmy, która jest odbiorcą, Tworzony jest odpowiedni dokument przeciwny. Przejdźmy teraz na firmę trzecią, i po otwarciu listy dokumentów PZ możemy zobaczyć, że został utworzony dokument PZ, który zawiera te same pozycje: żółta sukienka z dekoltem, i mamy też informację o powiązaniu do odpowiedniego dokumentu WZ po stronie firmy głównej. Wróćmy teraz z powrotem do firmy głównej. Do takiego dokumentu WZ możemy wystawić dokument faktury sprzedaży. Na dokumencie faktury sprzedaży jest element wprowadzony ostatnią wersją, to jest wersją 2019.5.2 Mianowicie jest możliwość wyboru odbiorcy dla takiego dokumentu faktury sprzedaży, który był wygenerowany do dokumentu WZ, który jest obsługiwany w ramach transakcji międzyfirmowej. Obsługiwany jest też przypadek odwrotny, w którym najpierw tworzona jest faktura sprzedaży, a dopiero później do niej wystawiany jest dokument WZ w ramach transakcji międzyfirmowych. W takim przypadku na dokumencie WZ odbiorcę również można zmienić. Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży, potwierdzeniu zapłaty i przejściu na firmę numer 3. Na liście faktur zakupu taka faktura w powiązaniu do dokumentu PZ jest automatycznie tworzona, została wygenerowana automatycznie na podstawie dokumentów w firmie głównej. W ramach transakcji międzyfirmowych możliwe jest również wykonywanie korekt do wystawionych dokumentów, na przykład, dla dokumentu przyjęcia o numerze PZ 20200010. Zostanie wystawiona taka korekta. Na przykład nastąpi zwrot całości. Taka korekta jest wystawiana, zatwierdzana, i teraz, gdy z powrotem przejdziemy do firmy głównej, po przejściu na listę dokumentów wydań zewnętrznych, możemy zobaczyć, że taka korekta została wystawiona. I taką odpowiednią informację dotyczącą tej korekty w tym miejscu mamy. Automatycznie taka korekta została utworzona po stronie firmy głównej. Do wersji 2019.5.2 operator wystawiający takie dokumenty w ramach transakcji przeciwnych musiał być operatorem posiadającym odpowiednie uprawnienia do każdej z firm. Natomiast od najnowszej wersji Obsłużono możliwość braku takich uprawnień dla operatora wystawiającego dokumenty. Zostało to wprowadzone za pomocą funkcjonalności operatora pomocniczego. Taki operator pomocniczy z odpowiednimi uprawnieniami może zostać wskazany w konfiguracji na zakładce komputer. Można tutaj wskazać, który operator jest wspomnianym operatorem pomocniczym z uprawnieniami do obsługi transakcji międzyfirmowych.